No to była zapowiedź tego, co wydarzy się dziś. Szósta najnowsza płyta zespołu Cochise. No i teraz musimy wyjaśnić to wszystko, o czym wspomniała Ula Kaczyńska. Dlaczego o premierze tej płyty będzie mówił aktor Paweł Małaszyński? Nie mam pojęcia. Zerwaliście mnie z samego rana, żebym opowiadał o jakimś zespole z Białegostoku. No, teledysk tam wiele nie zdradził, bo bardzo często w teledyskach pojawia się frontman i wtedy pewne klocki można złożyć w całość. Tak, staramy się. Tu można było poznać co najwyżej po głosie. Staramy się, choć wątpię, szczerze mówiąc wątpię, bo mało osób mnie poznaje, ale staramy się nie uczestniczyć w tych produkcjach za wiele. Rzeczywiście na tę płytę, naszą szóstą, przygotowaliśmy tak naprawdę 5 obrazów, 5 teledysków. Dzisiaj o 12 będzie premiera kolejnego Pustki, a pojawiamy się tylko w jednym, w Superstar, który będzie miał swoją premierę 8 grudnia. No, dziś rzeczywiście bogaty plan i bardzo ciekawy dzień, bo tak jak wspomnieliśmy, premiera płyty, premiera kolejnego teledysku, który tę płytę promuje. Do tego jeszcze na koniec dnia koncert w klubie Potok w Warszawie na Żoliborzu. Paweł Małaszyński spotkanie. Dziś, a i spotkanie z fanami. W Arkadii. Paweł Małaszyński dziś rano wstał, no i przypomniał sobie o tych wszystkich punktach i jakie były myśli. Nie, no jest lekki stresik i wiem, że dzień będzie pracowity. No, jestem bardzo ciekawy przyjęcia tej płyty rzeczywiście, bo to jest nasz kolejny już szósty album i rzeczywiście taką nowością na tej płycie będą teksty też w języku polskim. Wróciliśmy do tego po prawie 15 latach. One pojawiły się na naszej pierwszym demo tak naprawdę z 2004 roku, więc minęło 15 lat i no skąd jest ten powrót? Tak naprawdę przez wiele lat większość dziennikarzy i muzycznych i fanów, którzy przychodzili na koncerty, pytali się, dlaczego nie po polsku, dlaczego nie po polsku. No gdzieś żeśmy rozminęli się z tym językiem naszym ojczystym. Jakoś łatwiej mi przychodziło zawsze pisanie w języku angielskim. Zresztą wychowaliśmy się bardziej troszeczkę na muzyce anglosaskie, więc może dlatego i przyznam się szczerze, że łatwiej mi przychodzi pisanie w tym języku, a napisać dobry tekst po polsku uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Warstwa tekstowa ma dla mnie bardzo duże znaczenie. I tak naprawdę wszystkie utwory na płytę najnowszą Exit, tak Good Day to Die, były gotowe w języku angielskim już w lutym, kiedy skończyliśmy nagrywać nasze demo. I ja myślę, że troszeczkę z nudów, że już nie miałem co robić, postanowiłem pewnej nocy. Ciekawy powód. Naprawdę, bo już nie miałem co robić, a chłopaki cały czas pracowali nad kształtem płyty, nad kształtem kawałków poszczególnych, a już tak naprawdę czekałem, kiedy wejdę do studia. Wiedziałem, że do studia wchodzę w sierpniu i trochę się nudziłem i mówię, kurczę, a może bym tak podszedł do tych kawałków po polsku, spróbowałbym, może coś mi z tego wyjdzie. I słuchaj, i pewnej nocy przekształciłem dwa utwory na nasz język ojczysty, a że mam dwóch polonistów w zespole, więc teraz musiały te teksty przejść też egzamin. Oni nie byli przyzwyczajeni do tego, że będę pisał po polsku i rzeczywiście powiedzieli, tak, kurczę, to jest dobre, zostawmy to po polsku, pasuje. I tak to jest. Szósta płyta to jest no, całkiem niezły dorobek, rockowy dorobek, jak na kogoś, to jest kojarzony z zupełnie inną branżą. No bo jesteś kojarzony z zupełnie inną branżą, z aktorstwem. Tak, tak, oczywiście. No to jest mój zawód wyuczony, z niego się utrzymuję tak naprawdę, a muzyka zawsze była ważna w moim życiu. Ja zawsze chciałem tworzyć muzykę. A co jest dodatkiem do czego? Znaczy takie pytania zapewne bardzo często padają. To nie jest dodatek, bo ja traktuję swoją profesję aktorstwo bardzo poważnie i kocham scenę mojego teatru Kwadrat, w którym się cały czas realizuję, kocham serial, kocham film. Teraz może troszeczkę mnie tam nie ma, bo nie mam ciekawych propozycji. I muzyka też stanowi bardzo ważny rozdział w moim życiu. To są takie dwie bardzo ważne przestrzenie, w których się staram realizować. To szósta płyta, 15 rok działalności. A na ile często musicie się jeszcze zmagać z takim traktowaniem, nie do końca poważnym traktowaniem Cochise? No trochę takim, że aha, to jest ta kapela tego słynnego aktora, który pewnie sobie dla zabawy po godzinach tam coś z kolegami przygrywa. Zdarzają się wciąż takie komentarze? Zdarzają się. To już jest rzadkość rzeczywiście, ale ja się wcale też jakby temu nie dziwię, bo pewnie sam bym tak podchodził do tego tematu.
Więc zdawałem sobie sprawę, kiedy zespół powstawał, to jeszcze nie byłem, byłem oczywiście po szkole aktorskiej, ale nie byłem, moja popularność nie osiągnęła jeszcze takiego apogeum, w ogóle byłem na początku swojej drogi, a w momencie, kiedy zaczęliśmy traktować zespół poważnie, że mówi, może coś się uda nam z tym zrobić, zróbmy to, kochamy robić muzykę, wiedziałem o tym, że no, czekają nas cięgi. I wiedziałem, że już na pewno nam się oberwie. Ja byłem gdzieś tam przyzwyczajony do tego, że od czasu do czasu obrywam po plecach, dostaję jakąś tam chłostę, co jest naturalne, jestem cały czas na świeczniku i każdy ma prawo oceniać, że tak powiem, to, co robię zawodowo, ale bardziej starałem się chronić chłopaków i powiedziałem, że nie zdawałem sobie z tego sprawy, że mają tak silną skórę, żeby jednak to przetrwać, bo zdawali sobie też z tego sprawę, co nas czeka, ale znamy się tak długo z jednego osiedla, prawie 30 lat, tak, więc myślę, że oni byli moją taką mocniejszą podporą i miałem do wyboru albo zostawić zespół, albo zacząć koncertować i traktować to poważnie, bo chłopaki nie chcieli po prostu tracić czasu. Więc postawili mnie trochę pod murem i bardzo dobrze. W końcu zawziąłem się i powiedziałem, dobra, no stańmy z tym twarzą w twarz i się zmierzmy z tym tematem. No, zróbmy to. No i tak już jesteśmy 15 lat i nie wyobrażamy sobie na razie życia bez muzyki. No to w takim razie teraz bardzo szybko. Przypomnijmy, o 12:00 premiera teledysku Pustki. Tak. To oczywiście można śledzić w internecie. Od dziś również do kupienia 6. najnowsza płyta. Potem spotkanie w Arkadii, tak, podpisywanie płyt. Tak. I o 21:00 koncert w klubie Support. Potok. Klub Potok, o 21:00 Kocis na scenie. To na koniec. Co by było spełnieniem dla Pawła Małoszyńskiego jako rock'n'rollowca? No, po 15 latach myślę, że takie myśli przychodzą już do głowy. Oczywiście. To ja mam zawsze prostą odpowiedź. Myślę, że jak każdy zespół w całym kraju grający w dziuplach takich jak my, chodzi mi oczywiście o salę prób i w klubach po całej Polsce. Stadion Narodowy? Słuchaj, nie, żeby zapełniać każdy klub w Polsce i grać na każdym festiwalu. Myślę, że większej frajdy nie ma, żeby się nie martwić o to, czy bilety się sprzedały, czy nie. I żeby nie dokładać do tego interesu. Tak, jadąc. Zdradzamy trochę kuchnię, tak? Jadąc w trasy i żeby nie obgryzać Poznań, mówić, kurczę, ciekawe, czy będziemy mieli na benzynę, żeby wrócić z powrotem. Bo tak wygląda, że tak powiem, rzeczywistość. No to w takim razie warto dziś sprawdzić, czy do tej benzyny tak. Zespołu Kocis warto się dorzucić. 20 potok, o 21:00 już wspomniana kapela zabrzmi i zagra. No a wcześniej warto też śledzić to, co się będzie działo dziś w internecie. Być może poczytać pierwsze komentarze. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Hej, zapraszam.